my chcemy Polskę rzeczywiście zmienić. Pomóżcie przede wszystkim Polsce. Polska może z tego kryzysu wyjść. Polska rozsądna kobieta. Tu jest Polska. Tu jest Polska! Tu jest Polska, witam w Warszawie na Dworcu Centralnym. Gościem kolejnego odcinka naszego programu jest Paweł Tanajno z Demokracji Bezpośredniej, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Witam. Jak widać, witam. Witam youtuberów wszystkich. Wie pan, że telewizja kłamie. W telewizji też można kłamać, ale na YouTubie to już niekoniecznie. Oczywiście, na YouTubie pan... internet to tylko prawda. Prawda i tylko prawda. To może będzie pan pierwszym kandydatem, który przyzna otwarcie, że nie ma pan szans na zwycięstwo w tych wyborach. Ma pan szansę na dobry wynik, na zwycięstwo żadnych. A ktoś oprócz Komorowskiego i Dudy twierdzi, że ma szansę na zwycięstwo? Z tego co wiem wszyscy, a z większością z nich z prawie wszystkimi rozmawiałem i wszyscy zapewniają tak, że oni no to, liczą na triumf. No to w takim razie youtuberzy muszą wziąć tą kartkę, obejrzeć wszystkie pana poprzednie programy, wynotować tych obłudników i wiedzieć, że na tych kłamców więcej się nie głosuje. To o co gra Paweł Tanajno w tych wyborach? Paweł Tanajno gra o to, żeby Demokracja Bezpośrednia wprowadziła zwykłych obywateli do Sejmu w wyborach na jesień. Podkreślam, zwykłych obywateli. Jako pierwsza formacja w Polsce chcemy z wykorzystaniem partii Demokracja Bezpośrednia jako platformy wyborczej wystawić listy składające się z ludzi niezwiązanych z partią, zwykłych obywateli, samorządowców niezależnych, zaczynając od samorządowców, a kończąc na pani z MWA, która chce się wykazać w przestrzeni publicznej i ma duże grono znajomych, którzy na nią zagłosują. Startując z listy partii Demokracja Bezpośrednia, no stają się już ludźmi związanymi z partią, choćby wcześniej nigdy w życiu nie byli. No nie. To ja wyjaśnię może, jakie są... Na czym ten paradoks polega? To, tak, to nie paradoks, to jest regulacja prawna. To znaczy, na każdej liście partyjnej mogą startować dowolne osoby. I członkowie, i nie bezpartyjni, a nawet członkowie innych partii. I jak wypełniając papiery do Państwowej Komisji Wyborczej, pisze się. Andrzej Rutkowski. Popierany na przykład na liście partii Demokracja Bezpośrednia jest Andrzej Rutkowski, popierany przez Partię Zielonych. Członek Partii Zielonych. Jakub Kowalski, bezpartyjny, popierany przez Stowarzyszenie Wolne Konopie. Czyli to jest normalne? Platforma chce się być, która da szansę różnym środowiskom. Platforma jest niezbędna do wyborów parlamentarnych, bo tak na przykład jak w wyborach teraz do wyborach prezydenckich, my akurat zbieraliśmy podpisy w oparciu o naszych sympatyków, którzy z całej Polski nam je przysyłali. Ale na przykład Paweł Kukiz, on miał 170 tysięcy podpisów, z czego 100 tysięcy zebrała Dolnośląska Solidarność, gdzie tam są 2-3 okręgi. I on już, jemu będzie ciężko zorganizować zbiórkę podpisów w całym kraju, we wszystkich okręgach oddzielnie po 5 tysięcy plus górka. No, bo to jest co innego, tak? No, tu się Paweł zbierało Kukiz na skali. Ma stare struktury pozmielonych, które mu zostały. A tam nie ma żadnych struktur pozmielonych. Ja byłem zmielony. Ja byłem zmielony i nie ma żadnych struktur. No, jakie struktury nie, nie. Były. Tam absolutnie doszło do rozpadu, które z winy Pawła Kukiza, który stanął po stronie Patryka Hołaszkiewicza we Wrocławiu. I oni tam, że tak powiem, zaczęli kontrolować finanse Stowarzyszenia JOW i sam byłem świadkiem tego rozpadu tej działalności, bo część warszawska i z innych części Polski ludzie się zbuntowali, że tak powiem. No Paweł jest wodzem typowym, tak jak Janusz Palikot, tak? Trzyma wszystko twardą ręką. Trybunem Ludowym jest Paweł. Nie, jest wodzem. To jest wódz klasyczny taki, jak to jest właśnie trochę śmieszne, że Paweł tak, to jest zwalczanie diabła szatanem, tak? Paweł chce walczyć z wodzami partyjnymi, z Kaczyńskim, z Tuskiem, a sam formuje taki byt polityczny oparty na nim, na jego wodzostwie, tak? No jak ktoś jest byłym liderem grupy rockowej, jednej z popularniejszych, no rockmanem, tak? No to musi mieć też w sobie jakiś gen taki właśnie wodzostwa lidera, no stoi na scenie tysiące ludzi, spijają słowa z jego ust, cytując jego słowa. Ale nie rozmawiamy o Pawle Kukizie, czy rozmawiamy o Demokracji Bezpośredniej? Nie, ale ja odniosłem się do Pawła Kukiza, odniosłem się tylko w kontekście właśnie konstrukcji tych list wyborczych i zbierania podpisów, tak? Co ma do zaoferowania Demokracja Bezpośrednia wyborcom, no poza referendum, tak? Przede wszystkim obligatoryjnym, wiążącym dla polityków po zebraniu 500 000 podpisów, tak? To jest podstawa naszego programu. Wolność, kontrolę nad politykami, ale skuteczną, nie przez JOW-y, bo JOW-y to nie jest żadna kontrola nad politykami, tylko inny sposób ich wybierania. My chcemy taką kontrolę, jak ma właściciel w firmie nad pracownikami albo dyrektor nad przełożonymi. Chcemy, żeby naród stał się przełożonym polityków.
I to jest możliwe tylko w ramach właśnie... Żeby stał się tym, kim nazywa go Konstytucja, czyli suwerenem właściwie. Suweren, dokładnie. O to walczymy. W jaki sposób ma tę kontrolę sprawować? Znaczy, najlepszą formą kontroli jest referendum właśnie bezprogowy i obligatoryjny, nawet takie, które się nie odbywa. Ja tutaj mam taki flagowy przykład, to jest referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mhm. Miesiąc przed referendum mieliśmy najlepszego prezydenta miasta w Europie, a być może nawet na świecie. Po prostu Hanna Gronkiewicz była wszędzie. Była na siłowni osiedlowej nowostawianej, w metrze jeździła. No, gdzie ona nie była? Wszędzie siłowni była, tak? Osiedlowych faktycznie kilka powstało. Ale to działa, ten system działa. To jest przykład na to, że ten system działa. Nie. On działa, tylko on jest maksymalnie utrudniony. Maksymalnie utrudniony w tym względzie, że trudność zebrania, a jednocześnie politycy robią wszystko, że ci, którzy już podejmą ten trud, mieli wrażenie, że on był w ogóle zmarnowany. Czyli wniosek złożony do Sejmu, oni go odrzucają. No to po prostu ludzie się załamują, tak? I to jest walka o to, muszą sobie obywatele zdać z tego sprawę, że de facto walka idzie o to, kto ma władzę w tym państwie. Albo politycy, albo obywatele. System JOW na przykład nie zmienia tego układu, tak? Dalej politycy rządzą, tylko są inaczej wybrani. To jakie są trzy, powiedzmy, referenda, jakie pan by rozpisał w Polsce? Jakie trzy pytania by pan zadał Polakom? Znaczy, no pierwsza sprawa to, czy to by było w formie referendum, czy w formie inicjatywy prezydenta w porozumieniu z partiami sejmowymi, no to chciałbym zmienić haniebną ustawę Kwaśniewskiego, która właśnie wprowadziła te chore zasady przeprowadzania referendum. Druga sprawa to chciałbym zabrać politykom zabawki. Ich zabawkami ulubionymi jest tak, aborcja, in vitro, religia w szkołach, finansowanie kościoła, legalizacja marihuany. To się ciągnie latami. Oni nie są w ogóle zainteresowani. I co, referendum. Nie, jednego dnia. Jedno referendum, 30 pytań, zamykamy i gonimy ich do tego, żeby zaczęli pracować nad prawem, żeby zaczęli czytać ustawy, które głosują, żeby zaczęli się interesować tym, co się dzieje w państwie, a nie oddawali to lobbystom. A co na przykład, jeżeli w drodze referendum zadane by zostało pytanie, czy zakazać związków homoseksualnych w Polsce, Polacy opowiedzieliby się za tym, żeby faktycznie ich zakazać? Co wtedy? Tak, to jest bardzo częste pytanie, to należy się tutaj słowo wyjaśnienia. Są prawa naturalne, to jest takie pojęcie prawne w doktrynie, które wyrażają się, między innymi zostały skodyfikowane jako prawa człowieka. W konwencjach podpisanych również przez Polskę. Na straży stoi w Europie Trybunał. Te prawa nie podlegają żadnej kodyfikacji. Czy to będzie ustawa sejmowa, czy to będzie referendum, nie ma znaczenia. Po prostu są prawa człowieka i żadne prawo nie zmusi kogoś, kto chce żyć w związku partnerskim, żeby on w tym związku partnerskim nie był. Nie będziemy się cofać ze średniowiecza i palić ludzi na stosach, bo to również jest łamanie praw człowieka. Po prostu to się nie ima niczego, czy to posłowie, czy referendum, i po prostu te tematy są wykluczone z jakichkolwiek referendum. Nie można przegłosować na przykład tego, że pan był czarny. Nie, ale pan powiedział o aborcji na przykład, tak? Aborcję można dyskutować. Moim zdaniem aborcja to zabójstwo, znaczy zabójstwo, to morderstwo. Więc i moim zdaniem jak najbardziej w katalogu praw naturalnych jest prawo do życia dzieci poczętych. Absolutnie tak uważam. To dlaczego w takim razie uważa pan, że te kwestie należy? No właśnie, to jest dyskusyjne wszystko. Ale dyskusyjne jest, że tak powiem, granica. Tak? Pewnych regulacji prawnych. No bo na przykład zakazywanie aborcji to w ogóle się nie ima części prawnej, bo pan, to co pan powiedział w tej chwili, to jest raczej część, taka obszar etyki, moralności, no. Bo co my możemy mówić na temat prawa, ale niekoniecznie, bo jeżeli ktoś jest zwolennikiem na przykład zaostrzenia prawa aborcyjnego, zakazania całkowitego aborcji, to on nie powinien walczyć o zmianę prawa w Polsce, on powinien walczyć o wyjście z Unii Europejskiej, no bo skoro Polka może się załadować do samolotu za 59 zł i pojechać zrobić to do Londynu, to robienie tutaj z nas jesieni średniowiecza w Polsce, no to de facto się mija z jakimkolwiek celem, tak? Więc wszyscy zwolennicy zaostrzenia praw dotyczących aborcji i innych takich przepisów powinni w pierwszej kolejności walczyć o wyjście z Unii, bo Unia wszystko nam to możliwe, a powoli z każdą dekadą stajemy się bardziej częścią Unii, a mniej Polską. To prawda, to wiemy już, tak, demokracja bezpośrednia, referenda. Czy ma pan pomysł na państwo jako takie, taki gdzieś globalne takie spojrzenie na cały organizm, czy pan wie, co zrobiłby z wojskiem, czy pan wie, co zrobiłby z policją? No może od podatków zacznijmy. Zacznijmy od policji, mam świetny przykład. Muszę się tą historią podzielić. Ostatnio w drugiej fali emigracji wyjechał mój najlepszy przyjaciel, 40-latek, do Anglii.
40-latek, powtarzam. I po kilku miesiącach pobytu mówi mi: Paweł, ja wiem, o co chodzi. Dlaczego tam jest zupełnie inaczej, pomijając kwestie ekonomiczne. Otóż wyjeżdżając, w małym miasteczku mieszka, wyjeżdżając z miasta, zepsuł mu się samochód, zatarasował drogę. Co u nas policja robi w Polsce? Dzwoni pocholownik, 500 zł, hajda, zarobione, oni dostali w rękę, wszyscy zadowoleni. Co robi policja w Anglii? Bierze go na hol i odprowadza go nie na bok, tylko do warsztatu. Dlaczego? W Anglii są dwa typy policji, tak zwani bobis, którzy są od pomagania niemal obronnym i tak dalej. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego? A to dlatego, że szef tej policji lokalnie jest wybierany w ramach demokracji bezpośredniej, a nie przez ministra i dyrektora i następnego. I on po prostu wie, że jeżeli będzie społeczność z niego zadowolona, to on będzie tym szefem policji długo. Czyli aż tak. Policja, szefowie policji, rozumiem, że wybierani co na poziomie komend miejskich, wojewódzkich. Znaczy wiadomo, Warszawa jest tym molochem takim w ogóle wyjętym z jakiegoś, z takiej regularnej ustawy o samorządzie, tak? To jest miasto, dzielnice i tak dalej. Tego nawet w Krakowie nie ma. Czyli w terenie wybierani. Ale generalnie, a co, na dyrektorze szkół? Też? Dlaczego nie? No wie pan co, no ja jestem ojcem czwórki dzieci, z czego dwójka chodzi już do szkoły. Wie pan co, no ja po prostu dostaję... To kto jeszcze? Krew mnie zalewa po prostu, jak widzę, tak, dyrektorka. Ona w tej szkole jest jeszcze od czasów, kiedy rodzice innych dzieci z klasy, do której chodzi moja córka, oni jeszcze u tej pani dyrektor byli. Ona ma tak, jedyna szkoła, która prowadzi w Polsce, a czy w Warszawie, baseball ten amerykański, dlatego że syn pani dyrektor lubił ten sport. Uwłaszczeni są po prostu. Uwłaszczeni są, no więc zmiany, tak. Wybierane też osoby bezpośrednio przez społeczności lokalne, a co do tych podatków, to jak to podatki wyglądało? Bo panu, ja mam takie marzenie. Przychodzi Szwajcaria na myśl, to w Szwajcarii tak naprawdę no, w wielu, wielu sprawach no, na poziomie lokalnym się tak naprawdę decydują, tak. Wszystkim. Są konstytucje nawet lokalne. Tak, tak. Znaczy w Polsce my generalnie jako demokracja bezpośrednia też postulujemy dużą samorządność. Ja na przykład chciałbym takiej Polski, w której Korwin-Mikke ma swoje województwo i pokazuje, jak wygląda zarządzanie przez KNP tym województwem, i chciałbym... Które mu pan oddał? Oddałbym mu takie najgorsze, na przykład, a czy najgorsze dla niego, tam nie, gdzie jest nie, silna... Nieładnie teraz pan powiedział najgorsze, to chyba tam głosów Paweł to na innego nie dostanie. Nie, nie, ale w sensie, sprecyzuję, najgorsze dla niego, tak? W sensie, gdzie miałby duży opór społeczny, na przykład Śląsk, tak? Silne struktury związkowe, niech Korwin-Mikke pokaże, jak zarządza, i na przykład chciałbym, żeby drugim województwem zarządzał pan Szumilewicz. Pan Szumilewicz z OPZZ-u. Tak jest. I niech pokażą, Polacy niech sobie wybiorą, gdzie chcą mieszkać. Bo to jest ważne, żebyśmy w ramach jednej kultury, jednego języka mogli spróbować po prostu innych systemów. Ale pomijając... A te podatki, ale właśnie, podatków, tak, wracając do podatków. Jest taka wspaniała rzecz, która dla ludzi młodych, ludzi progresywnych jest trochę naturalna, bo wynika na przykład z systemu zarządzania internetowych różnymi symulatorami. Suwaki. Budżet zrównoważonej Suwaki. Ja chciałbym się przekonać w takim suwakowym referendum, może referendum nie takim prawnym, tylko elektronicznym, które miałoby raczej znaczenie sondażowe, chciałbym się przekonać, jakich podatków tak naprawdę chcą Polacy. Bo tego nie wiemy, tak? Partie robią co chcą, właściwie my jako zwykli ludzie jesteśmy totalnie odsunięci. Oni nas mamią, Platforma nas mamiła niskimi podatkami, podwyższyli. Miller miał być tym lewicowcem, obniżył. I tu Korwin obiecuje coś, co w ogóle się nie spina w ogóle w żaden sposób ekonomicznie. Ja obiecuję, że właśnie my odpalamy ten projekt, on lada dzień będzie na stronie jako takie demo. Obiecuję właśnie takie elektroniczne referendum, w którym Polacy sobie suwakami uznają, że oni chcą ileś na wojsko, więcej na szkolnictwo, mniej na premie urzędnicze, więcej na zdrowie. Oczywiście tak kierunkowo, bez szczegółów. I z tego wyjdzie nam średnia. I w końcu będziemy wiedzieć, jakich Polacy chcą podatków i jakich chcą wydatków. Co ich interesuje, bo może oni chcą wszystko teraz na wojsko wydać. Żebyśmy kupili 150 lotniskowców, tak? I nie będzie służby zdrowia, nie będzie nic. Wie pan, to jest bardzo ciekawe, tak? Żeby ludzie w końcu poczuli, że to są ich pieniądze i ich państwo, bo w tej chwili jesteśmy oderwani od tego. I co to, czym to skutkuje? Skutkuje tak, że przedsiębiorcy mają skłonność do tego, żeby optymalizować podatki, bo oni wiedzą, że i tak te pieniądze trafiają do czarnej dziury. Ludzie są zdenerwowani, zniechęceni do polityki, ludzie są zobojętniali, bo wiedzą, że nie mają na nie wpływu. No chyba w Polsce 5, 10, 15 lat temu nie byli mniej zobojętniali, frekwencja była podobna, no, lepsza była tylko na początku III Rzeczypospolitej tak naprawdę, chyba z tego co pamiętam, szczególnie w wyborach prezydenckich w tamtych czasach. To jeszcze zapytam pana o jedną sprawę, bo
w świetle ostatnich problemów finansowych partii Janusza Palikota przypomniała mi się stara pana historia i proces w trybie wyborczym z 2011 roku. No pan wtedy mówił o jego problemach finansowych i okazało się, że sąd uznał, że miał pan rację, że te problemy były. No ostatnio też członkowie partii Janusza Palikota, klubu jego sejmowego, z racji tychże problemów finansowych, no mówili tam o różnych machlojkach, mniej lub bardziej na tak zwanym OFIE. Ja to muszę co się sobie działo w tym ruchu Palikota? Dobrze, ja to muszę taki mały wstęp poczynić. Otóż ja w ruchu Palikota nigdy nie byłem. Mhm. Byłem pan, tak? Nie, byłem jednym na 10 tysięcy członków, których Palikot nie przyjął w całej Polsce, dlatego że ja szybko rozpoznałem w nim model wodzowski, który na przykład teraz mnie razi u Pawła Kukiza i również jestem bardzo sceptyczny co do tego, co robi Paweł Kukiz. Więc w związku z tym, że mnie nie przyjął, to ja nie brałem udziału w tym całym procesie przekształcania Janusza Palikota, który mówi o tym, że krzyż ma być w Sejmie, w Janusza Palikota, który ten krzyż chce odwrócić do góry nogami albo zdjąć. Nie brałem w tym udziału, ale z racji tego, że jednak duża część działaczy ruchu Palikota widziała we mnie taką opozycję do tego, co Janusz wyprawia, docierały do mnie różne sygnały. I ja też przez znajomych z biznesu poznałem jego praktyki rozliczeniowe w spółkach, które on prowadził. To no jakie to były praktyki? To była słynna zasada, którą też powszechnie praktykowało właśnie jego stowarzyszenie, 50 czyli 50 na 50. Tak jest, że albo bierzesz 50 tysięcy i zamykamy sprawę, albo nie dostaniesz nic, tak? I będziemy się latami procesować. No ja wtedy walczyłem głównie właśnie o tą sprawę, ponieważ zgłosili się do mnie przedsiębiorcy, których Janusz wykorzystał w ten sposób. No i tą sprawę wygraliśmy. Tam chodziło też o to, że ja mówiłem, że oni są zorganizowani na wzór mafii. Rzeczywiście tak było, że Janusz taki kapot i tutti był czysty, on niczym się nie zajmował, a wszystko załatwiał tam Ryfiński z Jenem i tak dalej. Natomiast no to, co się wydarzyło w tej chwili, no to z całą sympatią do moich byłych kolegów, do na przykład Artura Dębskiego, no takich kolegów, którym tam gdzieś tam się nasze drogi skrzyżowały, no nie utrzymujemy jakichś wielkich relacji, no to ja nie kupuję tej historii o łamaniu kręgosłupów, bo ja sobie nie dałem złamać kręgosłupa i w grudniu 2010 powiedziałem: Janusz, albo będzie to partia demokratyczna, albo wodzowska, ale, i ja z tego wysiadam. Ale tutaj finansowe kwestie wynikają... Jest oszustem, pana zdaniem? Nie jest przedsiębiorcą. I on traktował to od samego początku jako przedsięwzięcie biznesowe. On nie zainwestował w to ani złotówki, tam może ten samolot biedny na to poszedł za 400 tysięcy. Resztę wpłacili mu ludzie, tak jak teraz wpłacają Pawłowi Kukizowi, z nadzieją, że będzie zmiana. I on zarobił 8 milionów na subwencji, którą w jakiś sposób musiał odzyskać do prywatnego majątku przez ten słynny program. I ja nie kupuję tego, że posłowie nic o tym nie wiedzieli. Oni wiedzieli, czyli subwencja do prywatnego majątku Palikota trafiła pana zdaniem? Proszę pana, no 2 miliony na program wart, nie wiem, 20-30 tysięcy, no to gdzie te pieniądze są? No ja mam nadzieję, że prokuratura to wyjaśni. No Janusz, należy zwrócić uwagę, że Janusz w Polsce nie ma żadnego majątku oficjalnie. On jest najbiedniejszym posłem parlamentu, bo no to ma minus... żoną rozdzielność majątkową, ale... na żonę jest dużo zapisane. No tak, ale on sam ma bodajże minus 3 miliony euro majątek. No to minus. No chyba tak. To jeszcze tylko kilka krótkich pytań od naszych widzów do pana, takich mniej i bardziej poważnych. Ile kosztuje pana kampania i skąd pochodzą środki? Anna Wiewióra pyta. Dokładnie nie wiem, bo kontroluje to szef sztabu. Według mojej ostatniej wiedzy to mieliśmy chyba 7,5 tysiąca i wszystko pochodzi ze składek oraz z darowizn sympatyków. Skromne dosyć środki. A z czego pan żyje dzisiaj? Ja żyję z zarządzania nieruchomościami i z biznesów związanych z marketingiem, jakie prowadzę. Pytanie od Kore Szef. Jaka jest pańska ulubiona zupa? Pomidorowa. Pytanie, rzuć harpunem za Golumem, taki nick. Wow. Jeżeli nie mógłby pan oddać głosu na samego siebie, to na kogo oddałby pan swój głos? Dlaczego? Na Jacka Wilka. Na Jacka Wilka. Są a dlaczego? Prawicy, a to daleko tak. A nie. Właśnie się, powiem panu dlaczego. Oddałbym dlatego, że to jest też taki mój apel do youtuberów, że te wybory są już ustawione. Wiadomo, kto wygra, wiadomo, kto może wygrać, jest Komorowski, Duda. Wszystkie inne głosy, one tak czy siak nie mają większego znaczenia w tych wyborach. Dlatego ja apeluję, żeby zrobić psikusa systemowi. Nie głosować na Pawła Kukiza, na Korwina, na Ogórek, ponieważ oni są już tak sławni i już mają takie poparcie w sondażach, że de facto głos każdego człowieka rozmywa się, nie liczy się. Zagłosujcie tak, jak była akcja kiedyś, głosujemy na ostatniego na liście, albo nie głosujemy na pierwszego, albo skreślamy kartę,
kartę w akcie protestu wyborczego, to ja proponuję, głosujcie na ostatniego lub na przedostatniego prezydenta, bo są najmniej znani, najmniej promowani przez reżimowe media, są najbardziej antysystemowi i oni są najbardziej wiarygodni, mimo że nie są znani. I w ten sposób, ponieważ ten poparcie dla Jacka Wilka i dla Pawła Tanajny jest znikome, to wtedy głos antysystemowców będzie naprawdę widziany, tak? Bo jeżeli my zdobędziemy po 3-4%, to będzie was głos. A jeżeli zagłosujecie na Pawła Kukiza, to nie wiadomo, czyj to jest głos. To jest głos Pawła Kukiza, bo on jest tak wspaniały, że musicie na niego zagłosować. To jeszcze od Jacka Latawca pytanie, dlaczego Demokracja Bezpośrednia nie połączy się z Januszem Korwin-Mikkem i Pawłem Kukizem? Wydaje się oczywiste, tak? Już w świetle tego, z Januszem Korwin-Mikke my się możemy połączyć, jeżeli Janusz publicznie przeprosi za nazywanie obywateli idiotami. Bo on nigdy nie rozgranicza tego, kto jest idiotą, więc równie dobrze pan może być idiotą, albo Jacek Latawiec może być idiotą, albo ja. Więc no ja nie mogę współpracować z kimś, kto mnie uważa za idiotę. A jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, tak jak mówię, ja jestem przerażony tym wodzowskim takim trybem, jaki Paweł przyjął. Paweł będzie ustalał wszystko, tak? On mówi, że nie ma partii, ale ta partia pewno powstanie. Paweł będzie decydował, kto tam ma gdzie startować, kto ma gdzie pracować. To nie jest to. No to w ten sposób zbudujemy kolejny PiS, kolejne PO. To na to się nie godzimy. Paweł podpisał z nami porozumienie z Demokracją Bezpośrednią. Mieliśmy współpracować na zasadach partnerskich. No i po tygodniu się okazało, że zasady partnerskie polegają na tym, że mamy wykonywać polecenia Pawła, albo nie ma koalicji. No to nie ma koalicji, bo my chcemy demokratycznie, my chcemy szeroko, według władzy obywateli, a nie według decyzji wodza. Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej z Demokracji Bezpośredniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Dzięki, zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, zapraszam do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Jacek Prusinowski, do zobaczenia za tydzień.